Jeśli chcesz sprzedawać swoje kursy online i posiadasz stronę na WordPressie, to świetnym rozwiązaniem jest dodanie do niej platformy kursowej. Dzięki takiej platformie będziesz mógł sprzedawać swoje kursy przez sklep internetowy. Klient po zakupie będzie miał dostęp do panelu kursanta, w którym znajdują się jego wszystkie materiały, czyli na przykład filmy, teksty, zdjęcia, różne opisy, które umieściłeś w swoim kursie online. Dodatkowo po przejściu takiego szkolenia twój klient będzie mógł otrzymać automatycznie wygenerowany certyfikat ukończenia kursu. Ten certyfikat będziesz mógł dostosować pod swoje potrzeby i system automatycznie naniesie tam niezbędne informacje. Nazywam się Krzysztof Gonet i w tym filmie opowiem Ci o najlepszym rozwiązaniu do tworzenia platformy kursowej na WordPressie. Zapraszam Cię do filmu już teraz. Na rynku istnieje kilkanaście rozwiązań do tworzenia platformy kursowej na WordPressie. Te rozwiązania łączy jeden skrót LMS. LMS to skrót od Learning Management System, czyli po polsku system zarządzania nauczaniem. Dzięki takiej wtyczce będziesz w stanie stworzyć swoją kompletną platformę kursową. Kilka lat temu szukałem właśnie takiego rozwiązania pod mój pierwszy kurs online i przeszukałem mnóstwo artykułów, przeczytałem mnóstwo recenzji, a potem zacząłem tworzyć platformę jedna po drugiej, na pierwszym rozwiązaniu, drugim, trzecim, czwartym, żeby znaleźć to najlepsze, które będzie odpowiadało moim potrzebom. No i w końcu udało się to zrobić, znalazłem wtyczkę LearnDash. Dlaczego akurat to rozwiązanie? Ponieważ jest dostępna na rynku od 8 lat. Od 8 lat ta wtyczka jest rozwijana i ciągle usprawniana i ulepszana. Dodatkowo korzystają z niej duzi gracze na rynku, uniwersytety, znani influencerzy, którzy mają mnóstwo klientów i to rozwiązanie im pasuje i wszystko działa prawidłowo. Wiele pozytywnych opinii klientów wpływa na decyzję o wyborze narzędzia, szczególnie jeśli te opinie są zbierane przez lata. Dodatkowo system ma bardzo dobrą obsługę klienta, czyli jeśli coś nie działa, wystarczy napisać do supportu i oni pomagają rozwiązywać różnego rodzaju problemy. Ostatnia rzecz, która skłoniła mnie do wyboru tego rozwiązania, to ogrom funkcji, które posiada ten system i możliwości integracji. Mamy tam podstawowe funkcje takie jak tworzenie kursów, sprzedaż tych kursów, tworzenie certyfikatów, testów dokursowych, ale możemy to rozszerzyć o narzędzia do grywalizacji, o odznaki, o grupy społecznościowe, trochę tak jak Facebook. Jest tam mnóstwo możliwości. Teraz opowiem Ci w skrócie o najważniejszych funkcjonalnościach tej platformy, a potem pokażę Ci, jak kupić to narzędzie i jak zainstalować je na Twojej stronie. Pierwszą funkcją, jaką mamy dostępną po zainstalowaniu, jest budowanie kursów. Kreator kursów pozwala Ci na dowolne ułożenie swoich materiałów. Możesz je podzielić na moduły, na tematy, możesz dodać tam zdjęcie, film i inne elementy. To pokażę Ci w drugiej części filmu. Potem mamy do tego testy. Testy mogą być wręczane uczestnikom, w cudzysłowie wręczane, wysyłane uczestnikom na zakończenie kursu. System posiada funkcję automatycznego generowania certyfikatów. Możesz poprosić swojego grafika o stworzenie wzoru takiego certyfikatu, następnie dodajesz go do systemu i możesz wybrać, w którym miejscu pokażą się dane dotyczące klienta, dotyczące kursu. Na przykład możesz wybrać, żeby w tym miejscu pokazało się imię, nazwisko lub data lub inne informacje, które możesz tutaj dodać. Następnie taki certyfikat jest generowany automatycznie wtedy, gdy Twój klient ukończy szkolenie lub też wykona jakiś test z pozytywnym wynikiem. Klient będzie mógł pobrać taki certyfikat w formacie PDF, będą tutaj najważniejsze informacje dotyczące szkolenia. System umożliwia udostępnianie lekcji w określonych odcinkach czasu. Dzięki temu możesz na przykład raz w tygodniu udostępniać nowy moduł kursowy i zachęcać w ten sposób klientów, kursantów do realizacji danego materiału. Możesz też ograniczyć im dostęp. Mamy tam możliwość subskrypcji. Czyli jeśli klient wykupi dostęp do kursu na rok, możesz zdecydować, że po roku zostanie mu odebrany dostęp i będzie musiał opłacić ratę za następny rok, czy też na przykład możesz zrobić to co miesiąc. Do systemu można dodać na przykład płatności kartami i wtedy te płatności będą pobierane automatycznie. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie jeśli masz już rozbudowaną bazę kursową lub świadczysz jakieś wsparcie swoim klientom,
no to możesz rozważyć stworzenie platformy subskrypcyjnej, również przy pomocy wtyczki LearnDash. Sprzedaż kursów jest to podstawowa funkcja, którą możesz wdrożyć i ta sprzedaż odbywa się przez PayPal albo Stripe'a, ale możesz podpiąć również pod to sklep WooCommerce. Czyli jeśli masz już sklep, no to istnieje tam bardzo prosta integracja, wystarczy zaznaczyć dwa checkboxy, zainstalować jedną wtyczkę i mamy gotową sprzedaż naszych kursów przez WooCommerce i po zakupie klient otrzyma dane dostępu do logowania. Oczywiście tam trzeba kilka rzeczy pozmieniać, ale jest to na tyle proste, że nawet osoba nietechniczna jest w stanie sobie stworzyć taki automatyczny system sprzedaży. System posiada również wiele takich podstawowych funkcji jak tryb bez rozproszeń, żeby na stronie pojawiła się tylko platforma, tylko lekcje, tylko tematy, żeby nie było tam dodatkowych rozpraszaczy. Klient może sobie zaznaczać ukończone lekcje, może przewijać je do przodu, do tyłu i nawigować się w bardzo prosty sposób po tym systemie. Dodatkowo system ma mnóstwo integracji z różnymi wtyczkami, z różnymi narzędziami do grywalizacji. Można tam dawać punkty za ukończenie kursu, można dawać odznaki, można dawać różne powiadomienia, które klientów gdzieś zachęcą do kontynuowania nauki, więc jest to naprawdę spore narzędzie, które daje nam mnóstwo możliwości. Teraz pokażę Ci, jak kupić tą wtyczkę i jak wygląda to od środka, od strony administratora, żebyś wiedział, co Cię czeka, gdy zdecydujesz się na to rozwiązanie. Na początek wejdź w link, który znajduje się w opisie strony. Możesz też wpisać netgonet.pl/learndash. Od razu zostaniesz przekierowany do takiej właśnie strony. Jest to strona główna tego narzędzia. I tutaj mamy pomarańczowy przycisk Get LearnDash. Kliknij w niego i przeniesie Cię do takiej strony. Tutaj mamy trzy pakiety cenowe i one różnią się tylko tym elementem, czyli licencja jest na 25 stron, na 10 stron i na jedną stronę. Najbardziej opłacalny jest pakiet środkowy na 10 stron i możesz dodać taki produkt do koszyka, klikając w przycisk Add to Cart. Teraz przekieruję Cię do formularza zamówienia. Mamy tu informację o 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy, jeśli coś byłoby nie w porządku, więc możesz przetestować ten produkt przez 30 dni i jeśli Ci się nie spodoba, to go zwrócić. I tutaj mamy cenę, produkt, który wybraliśmy. W pierwszym kroku musimy podać swoje imię, nazwisko i e-mail, a w drugim wybrać formę, w jakiej zapłacimy. Mamy do wyboru kartę kredytową lub PayPal i w zależności od tego, co wybierzesz, wypełnij te dane, zatwierdź, że przeczytałeś politykę prywatności i regulamin i kliknij zielony przycisk na dole i przeniesie Cię do kolejnego kroku. W następnym kroku przeniesie Cię do takiej właśnie strony, jeśli płatność została przeprowadzona pomyślnie. Mamy tutaj potwierdzenie, mamy możliwość pobrania LearnDasha, czyli jeśli klikniesz sobie tutaj, no to automatycznie pobierze się najnowsza wersja tego narzędzia. Mamy tutaj informacje dotyczące licencji, Pro Panel, to jest takie dodatkowe rozszerzenie do LearnDasha, być może nagram na ten temat poradnik i na maila otrzymasz dane logowania i informacje dotyczące tej procedury, więc będziesz mógł zalogować się do swojego konta. Teraz właśnie to zrobię, wracam sobie na stronę główną LearnDasha i mam tutaj coś takiego jak account. Wyłączam ten pasek, klikam account i mogę się tutaj zalogować moimi danymi, które dostałem na maila. Tak wygląda mój panel klienta. Mam tutaj LearnDasha, mogę go pobrać, mogę zobaczyć szczegóły licencji, mogę pobrać Pro Panel, jest to taki dodatek do LearnDasha. Opowiem na ten temat w kolejnych poradnikach. No i mamy tutaj właśnie ulepszenia, mamy billing, czyli informacje dotyczące płatności i pokażę Ci jeszcze, jak pobrać fakturę za to zamówienie. I tutaj mamy też poradnik w języku angielskim, że musimy zalogować się na ten właśnie portal i na mojego maila przyszła kolejna wiadomość. Dostałem wiadomość od LearnDash i mamy tutaj Billing Portal Access, czyli muszę zaakceptować zaproszenie do portalu, w którym będą znajdować się moje faktury. I właśnie w tym miejscu mogę wybrać moje hasło, które będzie dedykowane do tego drugiego portalu. Wpisuję tutaj hasło, te hasła muszą być takie same i klikam Update. I teraz będę mógł się zalogować do portalu, w którym znajduje się faktura za LearnDash. Mamy krótkie wprowadzenie, klikam akceptuj i tutaj mamy informacje o naszych płatnościach. Mamy subskrypcję, czyli automatycznie za rok zostanie pobrana kolejna płatność w wysokości $189. Mamy tutaj nasze faktury, płatności, oświadczenia
I jeśli chcesz pobrać fakturę, klikasz sobie tutaj. Tak wygląda faktura od LearnNash. Mogę sobie ją pobrać, klikając w ten przycisk. Faktura zostanie automatycznie pobrana na mój komputer i będę mógł ją wysłać do księgowej. Gdy kupiłeś już teczkę, wejdź sobie na stronę LearnNash, na zakładkę Account i tutaj wpisz swoje dane logowania, które otrzymałeś na maila. Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany do takiego panelu i tutaj pobierzemy sobie naszego LearnNasha. Klikamy przycisk Download i zostanie to pobrane na nasz pulpit. Teraz wejdę do nowej strony na WordPressie. Wchodzę sobie na wtyczki, dodaj nową wtyczkę, wyślij wtyczkę na serwer. I tutaj klikam wybierz plik i wybieram naszą paczkę LearnNash, spakowany plik, klikam otwórz i zainstaluj. Teraz należy odczekać kilka chwil i następnie kliknąć włącz wtyczkę. Po instalacji pokażą Ci się dwa komunikaty, informacja o tym, że licencja jest niekompletna i że wtyczka została włączona. Możemy je wyłączyć i albo możesz kliknąć tutaj, a jeśli przez przypadek wyłączysz to powiadomienie, możesz wejść sobie tutaj. Na LearnNash w tym miejscu zarządzasz całym Twoim kursem, wszystkimi elementami dotyczącymi właśnie platformy i tutaj musisz wpisać swój adres e-mail i numer licencji, a następnie zapisać swoją licencję. Wtedy powiadomienie zniknie i system zostanie aktywowany. Będziesz otrzymywał automatyczne aktualizacje. To jest pierwszy krok, który należy zrobić i żeby pobrać tą licencję, musisz sobie wejść na moje konto, czyli z powrotem zalogować się w tym miejscu. Jeśli chcesz znaleźć klucz aktywacyjny, wejdź sobie na moje konto LearnNasha i kliknij w ten przycisk. Pokażę Ci się tam informacje, które należy skopiować. Dodatkowo ten klucz otrzymałeś na maila, więc wystarczy, że sobie przepiszesz te informacje i będziesz miał właśnie tutaj swój klucz. Jeśli ktoś zainstalował na Twojej stronie LearnNasha, ale masz tutaj czerwone informacje, to znaczy, że nie dał Ci licencji i za chwilę ta wtyczka przestanie działać, bo nie będzie miała aktualizacji, więc pamiętaj o tym, żeby to sobie włączyć. Wpisałem tutaj moje dane i mam zielony przycisk, to znaczy, że jest to aktywne. Poniżej znajdują się informacje dotyczące konfiguracji Twojej platformy. Są to gotowe poradniki, które zostały stworzone przez twórcę systemu LearnNash. Te poradniki są po angielsku, więc może to być dla niektórych utrudnienie, ale jeśli znasz angielski, no to po przejściu przez tych poradniki będziesz w stanie stworzyć sobie już podstawową platformę. Ja teraz pokażę Ci, jak dodać tutaj kurs. Mamy tutaj zakładkę szkolenia, jeśli działasz w języku polskim i wystarczy kliknąć Add Your First Szkolenie. Te tłumaczenia nie są jeszcze tak dokładne, ale to wystarczy nam, żeby zrozumieć, o co chodzi. No i tutaj mamy temat naszego szkolenia, czyli na przykład kurs 1. I gdy przejdziemy sobie na zakładkę Builder, zobaczymy takie okno. W tym miejscu tworzy się naszą strukturę kursu, czyli moduły, tematy, dodaje się tutaj treści i wszystkie inne zagadnienia. Jak sam widzisz, że nie ma tutaj dużo przycisków, musimy kliknąć sobie tutaj Add New Zagadnienie i na przykład wpiszemy sobie moduł pierwszy. Klikam Add Moduł. Nasz moduł jest stworzony i w środku tego modułu możemy dodać nowe lekcje. Klikam sobie tutaj i klikam Nowy Temat. Dam sobie jedynkę i wpiszę lekcja pierwsza. Lekcja pierwsza 1, dobra, add temat, nowy temat, 2, lekcja i 3, lekcja. To jest taka prosta struktura, mamy jeden moduł i 3 lekcje, dodamy sobie jeszcze drugi moduł, moduł 2, załóżmy, że dwie lekcje nam wystarczą, 2.2. Numeracja lekcji jest bardzo przydatna. Raz ze strony klienta, ponieważ będzie miał logiczną, spójną kolejność, a dwa, będzie Ci pomocne to, gdy masz wiele lekcji i będziesz chciał tworzyć filmy do tych lekcji i materiały, no to będziesz mógł sobie je w systemie ponumerować i będzie Ci łatwiej znaleźć dane materiały. I teraz klikam sobie opublikuj i mój kurs jest już gotowy. No oczywiście jest to tylko szablon. Teraz mogę sobie wprowadzić treści do poszczególnych lekcji. Klikam sobie edytuj. I mam taki edytor. On jest zielony. Dlaczego tak się stało? Ponieważ korzystam z domyślnego motywu, który może nam przysporzyć troszkę problemów. Zaraz sobie to zmienimy, ale załóżmy, że chcemy tutaj dodać jakiś film z YouTube'a. Dodam sobie jakiś mój film. Wchodzę na YouTube'a, klikam udostępnij i wklejam ten link. Mój film został dodany. I aktualizuję tą lekcję. Mam jedną lekcję z filmem.
To mi na razie wystarczy. Mogę sobie dodać tutaj jeszcze przycisk, klikam plusik i wpisuję przycisk, przycisk i tutaj na przykład kliknę pobierz materiał. Klikam aktualizuj. Mamy jedną lekcję dodaną. Teraz wracam sobie do tematów. No i tak samo możesz zrobić z innymi lekcjami, dodać do nich treści. Tam mogą być treści audio, tekstowe, filmy, co tylko zechcesz, będziesz mógł sobie właśnie tam dodać. I jest jedna uwaga, ta wtyczka LearnDash nie działa tak świetnie ze wszystkimi motywami, bo jeśli teraz sobie zobaczymy moją lekcję, no to wygląda to no okropnie. Ale jeśli zmienimy sobie motyw, czyli weźmiemy na wygląd motywy, no to jest ten domyślny motyw WordPressa. Jeśli zmienimy sobie na przykład na motyw Cadence, możemy sobie go włączyć, to teraz będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Wchodzę sobie na szkolenia i teraz wejdę na kurs 1, klikam zobacz i teraz mój kurs wygląda w ten sposób. Mam tutaj moduł 1, moduł 2, 3 tematy, 2 tematy. Mogę sobie zobaczyć tutaj, wchodzę na pierwszą lekcję i mam tutaj od razu moją lekcję, czyli jest przycisk i jest film, który mogę zobaczyć. Niestety nadal ta platforma nie wygląda dobrze. Mamy tutaj jakiś pasek, mamy menu, stopkę. No nie podoba mi się ta strona. I co możemy zrobić? Wracam do kokpitu, wchodzę na platformę LMS, na ustawienia i w tym miejscu zmienia się podstawowe ustawienia tej platformy. Czyli na przykład kolorystykę akcentów na stronie. Możemy sobie dać tutaj niebieski. Możemy zmienić kolor progresu. Możemy zmienić kolor ostrzeżeń. Na razie wstawiam sobie tutaj podprzykładowe kolory. Możemy tutaj włączyć focus mode. Co to takiego? To jest tryb skupienia, który umożliwia nam ukrycie menu i stopki. Dzięki temu klient będzie mógł się skupić tylko na realizacji naszego kursu. Mogę też dodać tutaj jakieś logo, czyli wybieram sobie obrazek z mojego komputera, przesyłam tutaj logo i wstawiam w to miejsce. Jest tutaj jeszcze szereg ustawień, o których mówię na moim kursie online, link znajdziesz w opisie tego filmu. Teraz wystarczą nam te podstawowe i zobaczymy, jaki efekt uzyskamy po takich zmianach. I podglądam mój kurs, tak wygląda mój kurs. Oczywiście to jest strona testowa, tutaj nic nie ma, stopka jest nieprzygotowana, ale u Ciebie będzie to wyglądało już zdecydowanie lepiej. I klikam sobie na lekcję pierwszą. No i tak wygląda moja platforma. Czyli mamy tutaj moje logo, mamy pasek postępu i mamy oznaczenie ukończone. To są elementy menu, które możemy sobie tutaj właśnie dostosować. Cała kolorystyka jest oczywiście do zmiany, ale już możesz pobawić się tymi elementami. Możemy zobaczyć mój film, możemy pobrać dany materiał i przejść do następnej lekcji. Mogę też zaznaczyć oznaczenie ukończone i wtedy ten pasek zielony zostanie wypełniony. Następną lekcję też mogę oznaczyć, następną też i widzimy, że to się zmienia. Mogę się też w prosty sposób nawigować po tych lekcjach, czyli wracać do nich, przechodzić do następnych modułów i właśnie w taki prosty sposób to działa. Więc każdy, kto umie korzystać z myszki, poradzi sobie z obsługą również tej platformy. I w ten sposób wygląda właśnie najważniejsza funkcja platformy, czyli przeglądanie kursów. Wróćmy jeszcze do naszego kokpitu i tutaj mamy wszystkie elementy, mamy quizy, certyfikaty, grupy. Gdy wejdziesz na zakładkę Add-ons, to w tym miejscu masz różne dodatki, o które możesz rozszerzyć swoją platformę. Te dodatki są w ramach jednej opłaty, o której wspominałem wcześniej, więc możemy na przykład pobrać wtyczkę do WooCommerce, możemy ją zainstalować i włączyć i wtedy będziesz mógł tą wtyczkę LearnDash połączyć ze sklepem internetowym, będziesz mógł sprzedawać kursy właśnie przez sklep. Jeśli podoba Ci się to rozwiązanie i chciałbyś stworzyć własną platformę, a nie czujesz się na siłach, żeby zrobić to samodzielnie, to zapraszam Cię do mojego kursu online WoW Platforma. Kursu, który stworzyłem wraz z Magdaleną Pawłowską, został przygotowany w ten sposób, aby każda osoba, czy to początkująca, czy średnio zaawansowana, poradziła sobie ze stworzeniem platformy. Jeśli chcesz dołączyć do tego szkolenia, to zapraszam Cię na stronę wowplatforma.pl. Znajdziesz tam wszystkie szczegóły dotyczące tego kursu. W ramach kursu otrzymasz również wsparcie na grupie, w którym pomagamy sobie nawzajem, w której działam i odpowiadam na pytania moich kursantów. Dla moich widzów i czytelników przygotowałem specjalną zniżkę. Kod rabatowy znajdziesz w opisie tego filmu. Wystarczy, że wpiszesz go w formularzu zamówienia, a cena zostanie zmniejszona. O ile
to zobaczysz podczas zamówienia. Zapraszam Cię jeszcze raz na stronę wowplatforma.pl i do zobaczenia w kolejnych materiałach.